zestawienie klawiatur, już bez walenia w klawisze, bo to nie jest aż tak istotne. Po pierwsze rozmiary klawiatur TKL. Dwie klawiatury bez bloku numerycznego. Rozmiary są bardzo zbliżone, ale to nie znaczy, że jakby wszystkie funkcje są podobne. Keychron nie ma na przykład softu do edycji choćby podświetlenia. To, co jest istotne, czyli wysokości tych klawiatur. Akurat w tym zestawieniu tego tak dokładnie nie widać. Zaraz to zmienię. O właśnie. Wysoka klawiatura jest niewygodna i tutaj o dziwo Krux wypada lepiej i to czuć. I to jest dużo lepiej. Wygodniej pracuje się na klawiaturze, która jest troszkę niższa i jednocześnie tutaj są przełączniki w pełnym rozmiarze. To nie są klawiatury płaskie, obniżone. Ja takich mechanicznych nie używam, ponieważ keycapów nie można później sobie wymieniać, bo ich zazwyczaj na rynku nie ma. Tu jeszcze kolejny Keychron. No właśnie, ten mały Keychronik mi się bardzo podoba, 65. Jak widać, nawet rozmiar ma bardziej fajny. Właściwie klawisz z Kruxem. Wysokość tyłu znowu nie jest aż tak istotna, ponieważ to już jest kwestia wyprofilowania klawiatury i wręcz ten wyższy tył może być bardziej wygodny. Tutaj znowu dam plus temu Kruxowi. Ale to już jest bardzo indywidualne w zależności od modelu klawiatury. To już nie można sobie tak łatwo porównać jak przodu. Przód musi być niski, jak najniższy, ale tył znowu może wyższy być wygodniejszy. No i jeszcze raz zestawienie tych klawiatur, żeby zobaczyć, czym się różni tutaj TKL, ten Keyless od 65. Różnice są, ale niestety też pewna funkcjonalność, gdzie klawiatura mniejsza nie ma pewnych klawiszy, to może być jednak problemem przy takim produkcyjnym, użytkowym zastosowaniu takiej mniejszej klawiatury, mimo że jest bardzo fajna.